Mam na imię Daniel i prowadzę komis samochodowy samochodami takimi do 3, maksymalnie 5 tysięcy złotych. A to jest mój kanał Znudzony Handlarz. Na tym kanale będziemy pokazywać różne rzeczy. Jak ludzie kupują, jak ludzie sprzedają. Na pewno będę chciał pokazać trochę, że handlarze nie są tacy straszni, jak wszyscy myślą. Nie kręcą, przynajmniej nie wszyscy. Nie kręcą liczników, nie kradną katalizatorów. Nie naprawiają wszystko na sztukę, aby tylko było klient kupił, pojechał i papa. To nie tak działa. Chciałbym też pokazać to, że jednak klienci nie są aż tacy święci, jak to się mówi, bo nikt nie wspomina o tym, jak klienci podchodzą do handlarza. Kiedyś, jak ja jeszcze nie handlowałem samochodami, byłem bardzo ciekawy, czemu jak dzwonisz do handlarza w sprawie samochodu, on do ciebie z takim niechętnym głosem mówi: halo. Niestety w tej chwili już rozumiem, czemu tak jest, ale to wszystko będzie w odcinkach, tak? Będą na pewno jakieś poradniki, jak zrobić to, jak zrobić to, jak zrobić to. Zobaczymy. Naprawdę nie chcę mówić, że handlarze są idealni, ale naprawdę po prostu niektórzy, dla niektórych to jest po prostu praca, tak? I oni nie chcą i nie potrzebują was oszukiwać za te 100, 200, 300 zł. Nie będę raczej wam pokazywał jakiejś bardzo ciężkiej mechaniki. Będzie też na pewno co robić, czego nie robić, jeżeli sprzedajesz lub kupujesz samochód. Co z innej strony wydaje się niezbyt ładne, tak? Czyli jeżeli ty sprzedajesz, to ze strony kupującego wygląda niezbyt ładnie. I na odwrót. Kiedyś, dobrych parę lat temu, można uznać, że ja nie handlowałem samochodami, lecz zawodowo je kupywałem. Dlatego bardzo dobrze znam od jednej i od drugiej strony, jak to wygląda. Macie jakiś pomysł, co pokazać? Może znać jakieś sztuczki handlarskie, które pokazać, jakie rozgryźć. Zapraszam, piszcie, komentujcie, subskrybujcie, naprawdę będzie coraz lepiej. Za jakość wideo na razie się nie martwcie, bo mój sprzęt do nagrywania wideo wygląda. I mam oczywiście jeszcze statyw. I oglądajcie mój odcinek z gratisami, co ludzie zostawiają w samochodach, bo wszystko, co będzie na tym odcinku, wszystko jest do rozdania. Jak widać, jestem cały czerwony, ale to dlatego, że nagrywam w przyczepce kempingowej, na dworzu jest zimno, bo w tej chwili gdzieś minus 2 stopnie, tak pokazuje na zegarku. Subskrybujcie, piszcie w komentarzach, co byście chcieli, o czym wiecie, co byście się chcieli dowiedzieć. I stawiajcie łapki w górę oczywiście i zapraszam na kolejny odcinek.